Karolcia, zobacz, jaki mały, piękny potworek! Chodź, nakarmimy go, żeby był największy na świecie! Dobra, a co, jeżeli go nakarmimy tak, że on pęknie? Myślisz, że pęknie na cały możliwe, świat? Tak, jak go przejemy, to on pęknie! Taki wielki będzie, musimy zobaczyć, ile musimy mu dać jedzenia, żeby pęknął! Ja nie chcę, żeby on pęknął, on pęknie. Taki jest słodki! Tak, ale on potem urośnie na wielkiego i on to pęknie! To jest taki mały dzidziuś smok, tak, chyba. A zobacz teraz, kupię pierwsze grzyby i teraz tu mi się pichcą on może na patelni. Grzyby? Tak, bo on lubi grzyby. I tu są piękne nie. grzyby. Zobacz. Będzie bolał go brzuch od grzybów. Nie, to jest grzybożarłok. Patrz teraz. Mówię daję mu 8 grzybków i zobacz, jak się zajada, widzisz? On będzie zaraz coraz będzie większy. Żygał. Mówię ci, że on będzie żygał. Może, a bo to są grzyby takie, co żyga się ty. I patrz. O! To są te trujące, co nie wolno jeść, mówię ci. I Karolcia, widzisz, jak on urośnie, to się teraz będzie żygał i on obrzyga cały świat. Jak będzie, im większy będzie, tym więcej będzie żygał. To może go nie karmimy tyle. Nakarmimy właśnie, nakarmimy, żeby się zżygał. I zobacz, karmimy. On ma na razie pierwszy level, widzisz, i on zaraz urośnie, to będzie większy. No i tak, potem... to on jest jeszcze malutki, tak. Widzisz, ma roczek dopiero. Więc on musi urosnąć i jak urośnie, to będzie żygał i pęknie, bo z przejedzenia da. Ja mu zobacz, ile grzybów teraz załadowałem. Patrz, pa jakie żre. Zobacz, zobacz, jak się jak zajada. Szybko, widzisz? Da, jak on szybko zaczyna jeść, ale zaraz on urośnie. On jest jakiś głodomor. A co możemy jeszcze mu dać? Kolejne grzyby. Mam już, patrz, 240 dolców. Mogę wykupić tutaj takiego grzyba. Muchomora trującego zje. On nie możesz muchomory. Zobacz, muchomora umrze, zobacz. Może, może. Kupię mu więcej. Teraz zobacz, więcej tego będzie lecieć, nie widzisz? Nie umrze. Zobacz, ile jest na patelni. Nie umrze. Nie dawaj. Bierz tego. Dam idę umyć ręce, bo zaraz ja od tego umrę. Brudne grzyby mu dam, brudne mu dam, idę mu dać. Patrz, ile mu teraz załadowałem. Żryj, malutki. Zobacz, zjadł tego muchomora, widzisz? No zeżar i daje coraz więcej pieniędzy też. Zaraz kupimy nowe grzyby. I patrz, rośnie, rośnie, rośnie teraz. Będzie ale większy. Szybko, zobacz. Zobacz, zobacz. Wow, ale wielki teraz, widzisz? A to jeszcze nie koniec, on dopiero zaczął rosnąć. Więc on dopiero zaczyna rosnąć, Karolcia. Daję mu grzyby, więcej. Ale on będzie ogromny. Nie wchodź na tą patelnię, gorąca jest. Ale no muszę jakoś zebrać te grzyby. Najwyżej giry sobie usmażę. O! Żrej malutki, zobacz, jak będzie teraz żar. Idę już kupić. Wcale nie taki malutki, widzisz? No, już teraz jest większy. Ale ciekawe, jaki on może być wielki. A co, jak on urośnie i nas zje? O matko, musimy, widzisz? Dobra, ja się boję. Zapomniałeś ale... o tym. No zapomniałem, że on może nas zeżreć, przecież jak on będzie taki wielki, zobaczy, że my go karmimy, to nas zje przez przypadek, ale będzie przypał. Nie możemy tam blisko ja podchodzić wiem. Do tej miski. Spokojnie, te pety nas obronią, zobacz, tutaj możemy wykluć jakieś jajco, tylko dopiero jak kupimy wszystkie grzyby. Co tam jest w środku? Tu będzie pewnie jakiś zwierzak i on pewnie będzie nas bronił przed tym, albo on polubi, zobaczymy, dobra. Nie wiem. Chodź, kupimy tu. Poczekajmy. Zobacz, ile już tutaj mam to. Coraz więcej grzybów, jeżeli kupimy wszystkie te grzyby. A ten niebieski to też śmieszny. No i ten zielony też już jednego kupiłem. Patrz, na patelni się smażą. No to chodź, karmimy go, szybko. Tak, bo ja nie mogę się doczekać, kiedy też te jajko wyklujemy. Musimy nie, zacząć... ja się nie mogę doczekać, jak on urośnie. Ty, urósł, nie przegapiliśmy go, no. Na trzeci już, 3 lata ma. Patrz na no. to. Ale ja muszę... Ale szybko je. On coraz szybciej je i w ogóle coraz szybciej... Już nie nadarza z tymi grzybami, szybko wrzucaj mu do buzi. Tak, szybko, te większe, te najnowsze, najdroższe. Dawaj, żryj, żryj. Patrz, on niedługo znowu urośnie, ale będzie czad. Nie podchodzę blisko, bo mnie ugryzie za włosy. Nie, 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 nie podchodź. Ja mu teraz kupuję kolejne grzyby, jak najlepsze. No dawaj, szybko. Dobra, za 3 koła ostatni grzyb i zaraz jajo wyklujemy. Dobra, patera. Ja ciekawe, mu daję... co będzie w tym jajku. No, ja muszę się zobaczyć, jakie będzie zwierzę. Może... Bo jajko jest zielone, widzisz? Rzeczywiście, a w zielonych jajcach już mogę wziąć, dobra. Albo żaba. To bierzemy, patrz, biorę jajco. To będzie żaba. I teraz pa. Ty, ale Karolcia, za chwilę urośnie nam, patrz, patrz, rośnie, rośnie. Widzisz? Ale teraz będzie wielki, uwaga, zobaczmy, jaki uwaga, on teraz będzie. Patrz, patrz, patrz. Jeszcze niechcący. Wow! Ale bydle ale on już wielkie! Jest ogromny! Gdzie ty z tym jajkiem biegasz? Na patelnię? Po patelni usmażę tego zwierzaka. Zrób mu jajecznicę! Nie, to musi być na zwierzak, szybko! O. Chodź, jajecznicę zrobimy! Patrz, żadną jajecznicę to będzie nasze zwierzątko. On musi się wykluć, bo jeszcze jest tak, malutki dzidziuś. Za chwilę, za minutę się wykluje i wtedy będziemy mieli własnego zwierzaka. Dobra, Karolcie. Dobra. Będzie kit, idziemy go karmić ja więcej. Ja że to będzie wąż. Albo dzika kuna! I będzie nie. nam wyżerała agrest. Tak, to będzie nie kuna. Nie mamy agrestu. Nie?
A co tam będzie? A może tu będzie zaraz rósł agres? Chodź, zobaczymy. I dzika kuna będzie nam wyżerała agres. No, teraz patrz. Ale dzika kuna nie patrz. Jest zielona, a ty jakieś zielone. A tu gruszki zielone. O. Gruszki zielone teraz rosną. A tutaj co? Może jabłka. Ja lubię gruszki. Widzisz? I co? A mówiłaś, że a nie będzie agres. A ty lubisz gruszki? Ja nie lubię gruszek, ja wolę banany. Banany na jabłko. Ale nie ma agrestu, tylko gruszki, jabłko. A co to się ma agrest bo zaraz, do tego? Zaraz odblokujemy agrest i będzie dzika kuna jadła. Ja ci mówię. Jezu. Tak, i dziki. Boję się tego. I będziemy mieli też dziki. Dzikie. Dziki? Dzikie, dziki. One w tym, nie, one żyją w tym lesie za nami, widzisz te choinki? No tak. O, patrz, wykruł mi się. Wykruł mi szybko się. Szybko, idziemy zobaczyć. Szybko, dawaj, dawaj, zwierzaka, dawaj. O, mam. Nie i topesz. Co to jest? Nie topesz, a to jest topesz. A widzisz, okłamałeś. No, to jest topesz, jednak. To, ale to miała być kuna. No ja już, a czekaj, nie. To jest topesz czy nie topesz? Nie wiem teraz. No, nie, nie topesz. Nie topesz się mówi. Topesz? Nie topesz. Nie topesz, no to kto jak no nie co, topesz? No co ty nie wiesz? No topesz. No to topesz mówię, że topesz mam topeża. Ale ty jesteś głupek. No to jak to nie jest topesz, to ja nie wiem. To jest Batman. A, o, i Spider-Man będzie ko... Patrz, rośnie znowu! O Boże, rośnie jest duży! Patrz, 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 jakie bydle teraz, uwaga! O nie, nie patrzę, boję się go! Uwaga! Patrz! Ale bydle! Ale ogromny już! Dobra, przecież on zaraz tak urośnie, że wybuchnie. Ja muszę mu kupić kolejne rzeczy. Dawaj, razem szybko. Z Batmanem! Tak, dawaj, Batman! Kupujemy kolejne rzeczy, kupujemy mu tak. Tu kolejne jabłka. I agrest! Tak, zobacz, tu agrest. Będzie agrest! Dobra, będzie agrest. Kupuję agrest, Karolcia, kupuję, patrz. Pa, jest, ile, pa, pa, pa. Pokaż. Widzisz agrest? Normalnie to mamy jest agrest. Jak nie? Agrest. To są jagody. To tu jest agrest. Zobacz, tu kupiłem kolejny agrest. To jest agrest. Miód. Aha, to on też żre miód? No co ty, to ty nie wiesz, jak miód wygląda? Ja myślałem, że to agrest jest. No nie. I dzika kuna będzie jadła. A nie mamy kuny, tylko mamy Batmana tam były teraz. Jagody. I Spidermana. Zara będzie mieli w ogóle kolejne jajco, Karolcie. Tylko musimy wykupić te dwa a agresty. A niebieskie, to tu może będzie jakiś wieloryb. O, ja lubię wieloryby. Dobra, to szybko kupujemy kolejne. I jeszcze ostatni miód kupię i można jajco. Dobra. No, szybko. To kupuję teraz miód. I uwaga, biorę jajco, pa, niebieskie, niebieskie. Mam! To choć może to jajecznicę zrobimy. Dobra, jak... Czemu jajecznicę? Co ty chcesz uśmiechnąć? No, nie! No nie, nie a jak wyleci wieloryb? No co ty wieloryba no chcesz ugotować? No go, żeby się wykluł. No nie gotuj wieloryba na patelni, nie dobra, smaż. Dobra, są wieloryby, nie jadłeś nic. Nie, ja lubię ryby. Lubisz ryby? Ja, no. Ja też lubię ryby. A wieloryby? Tak. Ja, no dobra. To patrz, to tu mam kolejne jajo. Ryby. Mam kolejne jajo, odkładam je i zrobimy mu wielorybią jajecznicę. Z tym jajkiem? Daję jajo na patelnię, będzie wielorybia jajecznica. O, i teraz Karolcia, tu normalnie usmażyłem mu jednego wieloryba. Patrz, pokaż. Rośnie! Rośnie! Wow! O, widzisz, dzięki temu wielorybowi. Ale od wieloryba urósł. Ale do widzenia. On chyba zaraz pęknie, mówię chyba ci. Tak, jest coraz bliżej pęknięcia, ale lubi wieloryby. Dobra, musimy usmażyć mu też kolejne jajo. Patrz, tu będzie no, kolejne to jajo. Szybko. To, też jakieś niebieskie, też widzisz? Też niebieskie. To będzie... To też z wielorybem. Zmutowany wieloryb będzie. Tak mi się wydaje. Albo syreną morską. Ty, możliwe i syrenę zeżre. Dobra, no, a tu nam się ci. Jeszcze jeden wieloryb będzie wykluwał za 50 sekund, wiesz? Za chwilę go będziemy to mieć. Ile tych wielorybów? Mam dwa wieloryby, bo jednego usmażyłem, a jednego tu inkubuję. I jeden no, się dobra. Wykluje. Dobra. I zaraz zobaczysz, jaki będzie bydlak. Patrz, 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 wykluł się, wieloryb! Uwaga! Czekaj, biegnę zobaczyć. Chodź, 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 uwaga, zobaczmy. Ty, to duch. Ale jaja, Duch? Tak, bo to jest duch wieloryba, on umarł. Nie, tak. To jest duch Kacper. Nie, my usmażyliśmy tego wieloryba i to jest nieżywy wieloryb, dlatego jest duchem. To jest on? Tak. I teraz ale... będzie nas prześladywał przez ciebie, po co smażyłeś go? No bo umarł, ale dobra, bo on nam pomaga, on mi daje, szybciej biegam dzięki niemu teraz. No ale a się... Dlaczego? Mogłem go nie smażyć, no bo on mi tak pomaga. Dobra, mogliśmy nie smażyć no tego wieloryba, przypał trochę. I teraz, zaraz będzie rósł. No, teraz już za późno. Ale zaraz będzie rósł potwór, ale czad. I pa, i pa, i pa, rośnie, teraz będzie jeszcze większy, uwaga. Tak, to przez tego wieloryba mówię ci. Zobaczymy, patrz. On coraz, zaraz będzie na całą on mapę wielki. On jest już ogromny, zaraz on zaraz będzie pęknie, ale czad.
Karol, chciałabym sobie teraz kupić tu ostatni patch orzechy i teraz normalnie jajco kolejne wykluwam. Idziemy je wykluć szybko, teraz będzie wieloryb, ale nie, już go nie smażę na patelni. No dobra, to go nie smażę. No. Skąd wiesz, że wieloryb? No bo niebieskie jajo z niebieskiego wieloryby nie, przecież są. Nie, to miała być syrena. Aha, to tak, wieloryba uśmierciliśmy. Opa, głodny, tak. Czeka, jedzenia nie ma, trzeba mu wszystko z patelni no dać. No co ty, szybko, no, dawaj. Żrej, żrej, rośnie i wybucha. On jest bydlak, normalnie zaraz urośnie i wybuchnie. Zaraz, no dawaj, bo on zgłodnieje. O, a co to jest w ogóle? Możemy mu kolejne jedzenie... Pot. To jest jakiś dziwny, co ty, to jest? Ty, jakieś krewetki albo robale. On chyba żre. I patrz, i motyla nie, żre. Nie, to jest banan w czekoladzie. Tak, to są robale. Ja ci mówię. Nie, banan. Tak? To czemu tu jest motyl? Bo najpierw robale żre larwy, a potem motyle całe. I zobaczysz. Nie, to tak potem... jest ten motyl, a tutaj jest banan polany w czekoladę. On nie ci mówię za... Czarne... On... Nie, on jest mięsożerca teraz. On chyba zaczyna mięso żreć i on zaraz będzie żaro robale, potem nas zeżre, i zobaczysz. Zżyga. I zżyga nie, się on mięsem. Musi wybuchnąć. No, to lepiej, żeby wybuchł. Dobra, karmimy go tak mocno, żeby wy... O, no, szybko żre. Zaraz wybuchnie. Dobra, chodź, szybko. Dobra, szybko. Ty, jajco już chyba jest. Idziemy szybko zobaczyć. Chodź, szybko zobaczymy. Dobra, uwaga. I co to jest? Ty, syrenka. Pokaż. Normalnie syrenka taka brzydka, widzisz? To jest syrenka. Czerwona? Czerwona syrenka, ona zmutowała. Przecież miałam... Nie, miałam być niebieska, nie czerwona. No, ale to jest już dorosła syrenka. I ona taka... Nie, wygląda jak dzidziuś. Tak, to jest brzydka syrenka po prostu, zmutowana. To jest syrenka. No dobra, niech ci będzie. Dawaj, tu szybko kupuję kolejne rzeczy, a on to ma żreć. I zara będzie dobry, zara normalnie wybuchnie. Haha, patrz, rośnie, rośnie, teraz wybuchnie. Teraz wybuchnie. Chyba tak, wybucha. Uwaga, patrz. Rośnie, on wybuchnie jak nic teraz. I patrz, jaki wielki. O nie. Ale ogromny. Nie, daj mu je, nie. Nie. On jest taki wielki, wciąga mnie! Co się dzieje? Ała, moja ręka! Karolciarz zeżar nas! A tutaj macie do wyboru dwa odcinki, które możecie sobie z nami obejrzeć. Jest tu tak, więcej. Wbijajcie do nas! Wbijajcie na te odcinki, bo są naprawdę świetne. Nie pożałujecie. Chodźcie! Chodźcie i subskrybujcie oczywiście kanał. Tak.